nami jest Waldek, pierwszy z uczestników naszego dzisiejszego konkursu. Jaka jest geneza ksywki pół człowiek, pół kebab? W czasach jeszcze studenckich, kiedy ze znajomymi wychodziliśmy w miasto i wracaliśmy już mocno podpici, podchmieleni do domu, to zdarzyło się więcej niż parokrotnie, więc mogę powiedzieć wielokrotnie, że zamiast zamówić po jednym, to ja od razu zamawiałem dwa i drugiego kończyłem wtedy, kiedy pozostali członkowie kończyli swojego pierwszego. Z nami jest Łukasz, drugi uczestnik naszego konkursu. Cześć. Cześć, witam. W formularzu zgłoszeniowym wspominałeś, że masz doświadczenie w jedzeniu na czas. Czy brałeś udział w podobnych konkursach? W podobnych konkursach nie, lecz ścigałem się z kolegami po prostu i najczęściej wygrywałem. Okej, powiedz nam też, jaka jest twoja taktyka na pokonanie dzisiejszych rywali? Nie jadłem kolacji wczoraj, dzisiaj śniadania i po prostu jestem bardzo głodny. Okej, dobra. Dzięki i powodzenia w rywalizacji dzisiaj. Dzięki bardzo. Z nami jest Kamil, trzeci uczestnik naszego konkursu. Cześć. Cześć. Skąd taka pewność, że to ty dzisiaj wygrasz główną nagrodę, czyli rower? Pierwszego Zachira, jakiego zamówiłem, był od razu mega Zachir. Zjadłem go bardzo szybko, bardzo pewnie i do dzisiaj nie wybieram żadnej innej pozycji niż mega. I rozumiem, że wszyscy współpracownicy zaznajomieni z tym, że bierzesz udział dzisiaj w konkursie i będą kibicować. Wszyscy kibicują. Okej, Waldkowi udało się wygrać dzisiejszy konkurs. Powiedz nam, jak wrażenia? Dobry sosik, bardzo dobry, mięsko dopieczone, także nie było problemów. Spodziewałeś się, że pokonasz rolow troszkę ponad 3 minuty, czy sam jesteś zaskoczony wynikiem? Szczęśliwi czasu nie liczą. Powiedz nam, jak wrażenia z całej rywalizacji i co było tutaj kluczem do sukcesu, no bo drugie miejsce to jest naprawdę dobry rezultat. Podobał mi się, naprawdę. Rywalizacja rzeczywiście była zacięta. Zaskoczył mnie. Kluczem do sukcesu myślę, że było duża ilość wody, popijanie i przede wszystkim wzięcie sosu jest ważne. Musi być poślizg. Co zadecydowało o tym, że zająłeś jednak miejsce poza podium? Ostatnie miejsce, nie mówię już tych słów. Tak, znam z przyczyny tej porażki, nie wiem, czy bez sosu. Bez sosu mnie pognębiło. Przy pierwszym gryzie poczułem, że niestety nie będę w stanie to zrobić. Rada dla wszystkich kolejnych uczestników, warto wybrać ulubione sosy.